Siema, tu Potęga Wokalu oraz Gumiś. Dobra, muszę to nagrać drugi raz, bo coś mi mikrofon szwankował wcześniej. Kochani, ostatnio był odcinek reakcyjny, dzisiaj odcinek o bardziej merytorycznym wydźwięku, czyli jak wrócić do formy po chorobie, po ciężkiej chorobie, jeżeli mieliście anginę, zdarte gardło mocno, mieliście zapalenie płuc, a może zapalenie mięśnia sercowego. To proces, który musicie przejść rekonwalescencji swojego głosu. Trwa dłużej niż po innych jakichś chorobach, czy tam przeziębieniach, infekcjach i tego typu rzeczach. Dlatego powiem wam, jak to u mnie wyglądało przez ostatnie 3 tygodnie. Regularne ćwiczenie i rozśpiewywanie głosu. Ale nie takie zwykłe rozśpiewanie. To trzeba ugryźć ze strony odpowiedniej. Zalecam początkowo rozśpiewywanie dołów. To, czego żaden młody wokalista nie robi, czy tam żaden może nie, ale większość z nich nie robi takiego rozśpiewywania dołów. Czyli wszystkie najniższe dźwięki, jakie potraficie osiągnąć tuż po rozśpiewaniu tam jakiegoś na poziomie dźwięku własnej mowy, czyli najbardziej wygodne dźwięki ziewanie, otwieramy gardło. No i starać się codziennie rano rozśpiewać te doły, żeby obudzić głos, pomruczeć sobie, poziewać sobie, zrobić czyli te najniższe dźwięki w przeróżnej konfiguracji, w przeróżnych ustawieniach. No, tyle ile się da. Robić to oczywiście stopniowo. Sugeruję też nie rozśpiewywać się na full od razu, zostawić góry na później, bo to musi potrwać. Ja dochodziłem do formy wokalnej 3 tygodnie po ostatniej chorobie, żeby móc stwierdzić, że jest wszystko już w porządku. I trochę to trwało, a co drugi, trzeci dzień próba karaoke, jakieś takie rzeczy, które pomagały mi się rozśpiewać. Najpierw mnie to bardzo mocno frustrowało, że się nie działa wszystko tak, jak powinno. Ale oczywiście w końcu zaczęło działać. Zdążyłem przed WOŚP-em wrócić do formy, także zalecam właśnie takie ćwiczenia. Nie przetrenowywać głosu, starać się jak najwięcej, jak najmądrzej to robić, śpiewać, nie wiem, kilkanaście, kilkadziesiąt minut dziennie. To jest odpowiedni czas na rekonwalescencję waszego głosu i próbujcie to właśnie w ten sposób robić, no bo jak wiadomo, trzeba uważać, bo jeżeli będziecie znów przetrenowywać, to problem będzie się nawracał. Jeżeli będziecie mieć zbyt zmęczony głos i on się nie zdąży w nocy zregenerować, to po prostu może być problem. Będzie się problem nawracał, a tego nie chcemy. Jak śmierć kamienna była, jak wyrost. jeżeli już zauważycie, że wszystkie doły, średnie dla was dźwięki, te nie te najbardziej hardkorowe działają, no to brać się dopiero za te wyższe jakby dźwięki, też używać piosenek na samym początku, tych łatwiejszych dla was, tych, które nie mają skrajnych jakichś po prostu gór, czy jakichś mega trudnych fragmentów rytmicznych, oddechowych i innych, i w ten sposób próbujcie wrócić do formy wokalnej, a te, jak już będziecie czuć, że jest wszystko dobrze przy tych średnio trudnych dla was utworach, to trzeba wtedy dopiero brać się za te trudniejsze. No i cóż, życzę wam powodzenia, śpiewajcie rozsądnie, z głową, żeby się nie frustrować, no bo to potem, jeżeli problem nawraca, no to nie wiemy, zaczynamy panikować, to oczywiście bardzo denerwuje, mnie osobiście też. Jeżeli coś nie działa tak, jak powinno działać i nie wiecie, w jaki sposób to zniwelować, ale cierpliwością, no i podejściem takim systematycznym, ćwiczeniem, rozśpiewaniem się. Pamiętajcie o dołach, nie tylko o górach. Pamiętajcie o ćwiczeniu oddychania i najlepiej jakiś karaoke, występ taki krótki, niezobowiązujący, też spoko pomaga na powrócenie na odpowiednie tory. Pozdrawiam was, Gumiś, Potęga Wokalu. Siema!